Krystiana Gusiel zdobył na prowadzenie 6 bramki z numerem 20 Mateusz Marzący. Szanowni Państwo, Tomasz Wajda. Dawid, na początku powiedz mi, czy pamiętasz, kiedy ostatni raz GKS wygrał na wyjeździe? Nie pamiętam, kiedy ostatnio wygraliśmy na wyjeździe i to też podwójnie cieszy, że w końcu zdobywamy te 3 punkty nie na swoim stadionie i to w jakim stylu, bo 4-1 naprawdę dobry mecz i dobry wynik. Pamiętam bodajże, to był mecz z Rybnikiem 1-0, jeszcze w drugiej lidze, ale też bierzmy pod uwagę, że to, że nam nie szło gdzieś tam na wyjazdach, a też jakoś nie graliśmy, mówię, słabo na tych wyjazdach, tylko cały czas dążyliśmy do tego, żeby zwyciężać. Dzisiaj się udało na szczęście i mam nadzieję, że tą passę już będziemy podtrzymywać dalej, już taka seria się nie przydarzy nam dalej. Jeżeli kibice zobaczą sam wynik, pomyślą łatwe zwycięstwo, ale jednak momentami miałeś co robić. Puszcza nie odpuszczała, nawet przy tym wyniku 0-2. Znaczy, Puszcza zdecydowanie bazowała na tych stałych fragmentach, było dzisiaj zdecydowanie ich za dużo w moim przekonaniu. I no, sami zapraszaliśmy ich do tego, żeby nam strzelili bramkę. Na szczęście dzisiaj zespół był naprawdę super dysponowany, jeżeli chodzi o aspekt fizyczny przede wszystkim, bo widzieliśmy, jacy zawodnicy to byli z Puszczy i też nie odpuszczaliśmy, tak? Wiedzieliśmy, byliśmy przygotowani na to, że tutaj będzie naprawdę ciężkie boisko i ciężko będzie cokolwiek tutaj ugrać z akcji. Wiadomo, no, nam się to udało tam raz chyba bodajże z marcowego jest bramka, ale mówię, tutaj stały fragment gdzieś tam był ich przede wszystkim takim no, najważniejszym czynnikiem, żeby nam strzeli bramkę. Rozstrzelałeś drugi mecz w sumie od początku, po przerwie reprezentacyjnej, drugi gol. Ta kadra chyba ci dużo dała. Na pewno dużo mi dała ta kadra. Wiele wskazówek od trenera Zalewskiego i to skutkuje. To jest zebrałem to doświadczenie międzynarodowe i czuję, że to już kiełkuje i myślę, że też widać to po liczbach po powrocie z kadry. Można powiedzieć, że ta runda jesienna się kończy, bo oficjalnie meczem z GKS-em Tychy za tydzień kończycie rundę jesienną, są jeszcze 3 mecze wiosenne, ale patrząc na Twoją dyspozycję, to chyba szkoda, że tego grania jest tak mało. może i szkoda, ale mam nadzieję, że to nie jest taki chwilowy okres i że będę w stanie podtrzymać taką serię nawet po tej rundzie. Powiedz mi, co trener tak na gorąco powiedział tuż po meczu, jak zeszliście do szatni?
to, że bardzo z niego zeszło ciśnienie, jakie było, bo naprawdę nas gdzieś tam dręczyło, że nie zdobywamy tych punktów na wyjeździe i dzisiejszy mecz był takim kamieniem z serca, że w końcu te trzy punkty przyszły do nas i wracamy z nimi do Bełchatowa. Teraz trzeba to powtórzyć bodajże na Radomiu gramy na następny wyjazd. Olsztyn, przepraszam. Na Olsztynie trzeba to powtórzyć i u siebie robić to, co robiliśmy, czyli wygrywać mecze jak najwięcej i punktować, tak, bo też nie oszukujmy się, tych punktów troszkę nam uciekło na początku, ale mówię, jesteśmy też Beniaminkiem i staramy się gdzieś tam zbierać to doświadczenie i cieszymy się, że dzisiaj też wygraliśmy. Przed Wami cztery mecze. Jaka zdobycz punktowa by Was satysfakcjonowała, żebyście tą zimę tak spokojnie mogli przepracować? Nie mamy jakiejś określonej liczby punktów, jaką chcielibyśmy zdobyć. Po prostu wychodzimy na każdy mecz i staramy się w nim zdobyć trzy punkty i nieważne z jakim rywalem gramy, zawsze chcemy te trzy punkty zdobywać. No jest bardzo duży niedosyt przede wszystkim, tak jak mówiliśmy o tych meczach na wyjeździe, tak, one były gdzieś tam problemem, żebyśmy zdobyli gdzieś tam około 5-6 punktów, nawet więcej na tym wyjeździe, a były ku temu okazje, to dzisiaj też byśmy może troszkę inaczej rozmawiali i też przede wszystkim byśmy byli w innym miejscu w tabeli, ale też nie ma co się załamywać, bo wiemy, że ta liga jeszcze jest długa, zostało bodajże 20 kolejek i trzeba po prostu zdobywać jak najwięcej punktów. Tak się mówi! Nie, 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 nie.